A jednak, Sylwia Grzeszczak oficjalnie przekazała dobre wieści. Sylwia Grzeszczak przeżywa wspaniałe chwile. Piosenkarka, która podbiła serca słuchaczy hitem Och i Ach, pochwaliła się radosną wiadomością. Nic dziwnego, że ta nowina ucieszyła również Libera. Sylwia Grzeszczak i Liber rozstali się. Historia miłości Sylwii Grzeszczak i Libera rozpoczęła się w 2014 roku i przez lata była pod lupą mediów. Para, która prywatnie strzegła swojej intymności, chętnie dzieliła się swoją muzyczną pasją, wspólnie występując na scenie. Ich związek wydawał się być idealnym połączeniem talentu i miłości. W 2015 roku na świat przyszła ich córka, Bogna, która była owocem wielkiej miłości. Rodzicielstwo splotło jeszcze mocniej ich losy, a Sylwia i Liber często podkreślali, jak ważna jest dla nich rodzina. Dlatego też wiadomość o rozstaniu, która pojawiła się we wrześniu zeszłego roku, była dla wielu szokiem. Zwłaszcza, że jeszcze podczas ubiegłorocznego Top of the Top Sopot Festival para zaprezentowała się razem, nie dając żadnych sygnałów. Choć zarówno Sylwia, jak i Liber podkreślili, że mimo rozstania pozostają w dobrych relacjach i wspólnie wychowują córkę, dla fanów pary był to koniec pewnej ery. Liber udowodnił, że jego słowa mają moc sprawczą. Obietnice złożone Sylwii nie były pustym gestem, szybko znalazły bowiem swoje odzwierciedlenie w muzyce. Dowodem na to był wydany przez Sylwię Singiel, motyle, którego autorem tekstu był właśnie Liber. To jednak nie był koniec ich owocnej współpracy. Piotrowski kontynuował pisanie dla Grzeszczak, współtworząc teksty do kolejnych utworów. Wśród nich znalazły się zarówno solowe przeboje, takie jak och i ach, jak i duety, na przykład z raperem smolastym w utworze Połowa mnie. Ta muzyczna współpraca była dowodem na to, że nawet po zakończeniu relacji osobistej, artyści potrafią stworzyć coś wyjątkowego. Sylwia Grzeszczak ogłasza Dobre Wieści, każda z ostatnio stworzonych przez Grzeszczak i Libera piosenek okazała się hitem. Wakacyjne Och i Ach przez całe lato podbijało rozgłośnie radiowe i serwisy streamingowe. Utwór, pełen wakacyjnych klimatów i pozytywnej energii, idealnie wpisał się w letnie playlisty słuchaczy. Ten sukces nie jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ można było spodziewać się takiego obrotu spraw. Utalentowana para artystów kolejny raz udowodniła, że ma nosa do tworzenia przebojów. Singiel został oficjalnie uznany za przebój lata według podsumowania SPAW, Związku Producentów Audiowideo, czym Sylwia z radością pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie, dzieląc się tym sukcesem ze swoimi fanami z enigmatycznym.